Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska. Rozpoczynamy informację dnia. Zapraszam. W kancelarii premiera zakończyło się spotkanie wszystkich sił politycznych w sprawie protestów na Białorusi. W ciągu kilku dni rząd przedstawi kalendarium działań dotyczące pomocy Polski dla Białorusi. Dojdzie także do ponadpartyjnego spotkania polskich europarlamentarzystów ze wszystkich frakcji w sprawie Białorusi. Poinformował o tym podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Właściwie bez wyjątku wszyscy mówiliśmy o tym, że najważniejszą wartością dla nas jest to, żeby Białoruś była suwerenna, żeby była niepodległym, niezależnym, wolnym krajem. I ta myśl już sama w sobie jest bardzo istotna, kluczowa, ponieważ ona wyznacza też kierunki naszych działań w bardzo wielu obszarach. W tym kontekście wymieniliśmy się poglądami, bardzo różnymi poglądami, ale te poglądy miały właśnie wspólny mianownik. Białoruś powinna być państwem suwerennym, wolnym, demokratycznym i w ogromnej, ogromnej większości zgodziliśmy się z tym, że Polska i nasze działania są tutaj bardzo właściwe. Być może, i tego życzymy narodowi białoruskiemu, w krótkim czasie uda się osiągnąć odpowiedni kompromis i sprawy ruszą we właściwym kierunku, ale być może nie. I w takich okolicznościach Polska i rząd polski razem z opozycją ma obowiązek dbać o polskie interesy. Prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego powołał nowych ministrów. Na czele resortu zdrowia stanie Adam Niedzielski. Resortem spraw zagranicznych będzie kierował Zbigniew Rau. Bardzo serdecznie gratuluję jeszcze raz, a przede wszystkim dziękuję. Dziękuję za objęcie tych niezwykle ważnych urzędów w trudnych czasach. Dlatego, że zarówno jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, jak i o sprawy zagraniczne, widzimy, że to są dzisiaj te główne tematy, o których mówią media. Z jednej strony problem walki z koronawirusem, z drugiej strony to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, chociażby na Białorusi, a także i w innych miejscach na świecie, powoduje, że polityka zagraniczna, że to nie są dla polityki zagranicznej łatwe czasy. Ale chcę bardzo mocno podkreślić, że ta polityka, która właśnie w sferze ochrony zdrowia, zwłaszcza walki z koronawirusem i jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, była prowadzona przez panów poprzedników, była w moim przekonaniu polityką prowadzoną dobrze. I proszę, aby w tym zakresie było to teraz działanie, które będzie kontynuacją. Szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski zapowiedział, że tej jesieni pojawi się nowa ofensywa programowa. Krzysztof Sobolewski w rozmowie z Telewizją Polską powiedział, że nadszedł czas wdrażania kolejnych etapów programu Zjednoczonej Prawicy. Część z tego programu nie udało się zrealizować, było za mało czasu. Mamy teraz 3 lata i część z tych rzeczy będzie elementem po pierwsze umowy koalicyjnej, a po drugie ofensywy programowej już na jesieni tego roku. Kwestia dotycząca rekonstrukcji rządu zostanie ogłoszona na przełomie września i października. Jednak premier Polski Mateusz Morawiecki już sygnalizuje, że rozmowy w tej sprawie przebiegają bardzo dobrze. Z okazji 40. rocznicy powstania Solidarności IPN we współpracy z Gościem Niedzielnym oraz Śląskim Centrum Wolności i Solidarności przygotował dodatek prasowy Sierpniowy Przełom. Uzupełnieniem tego projektu jest serwis internetowy Twarze Solidarności. Dziś w Warszawie odbyła się jego premiera. Nikt nie pamięta swoich narodzin, ale ja pamiętam. To było w Polsce. Latem 1980 roku komunistyczna władza dusiła wolność, nie pozwalała na godne życie. A ja rodziłam się w domu, rodziłam się w fabryce, rodziłam się na ulicy. Z głodu wolności, ze sprzeciwu, z marzeń o innej Polsce. Tak powstawała Solidarność. Ruch, który zmienił bieg historii i przyniósł nadzieję milionom ludzi zniewolonych przez komunistyczny system. Mówi prezes IPN Jarosław Szarek. Minęło 40 lat. Instytut Pamięci Narodowej chce, aby żadna z historii tego przełomowego czasu nie została zapomniana, aby
Każdy z uczestników tych przełomowych wydarzeń pozostał w naszej pamięci. Ma to umożliwić wystawa IPN Tu rodziła się Solidarność. Została już pokazana w ponad 50 miastach Polski. Teraz powstała nowa inicjatywa pod tytułem Twarze Solidarności. Chcemy, żeby te twarze nie były anonimowe, żeby przypominać tych ludzi, którym zawdzięczamy wolność i niepodległość. Twarze Solidarności to portal internetowy, który powstał z okazji 40. rocznicy powstania Solidarności. Przypomina wybranych przywódców strajków i wiele skomplikowanych biografii. Publikuje nieznane zdjęcia i dokumenty 1980 roku. Dziś w Centrum Edukacyjnym imienia Janusza Kurtyki w Warszawie odbyła się jego prezentacja. Serwis internetowy to uzupełnienie dodatku prasowego Sierpniowy Przełom, który ukaże się w najbliższym wydaniu Gościa Niedzielnego. Dziś obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Na Jasnej Górze sprawowana była msza święta pontyfikalna pod przewodnictwem prymasa Polski. W trakcie Eucharystii zostały odnowione jasnogórskie śluby narodu sprzed 64 lat. Na Jasną Górę przybyło tysiące pielgrzymów, by oddać hołd Matce Bożej. Dziś obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Z jasnogórskiego tronu patrzy na nas uważnymi i zatroskanymi oczami. Jest obecna, czujna, troskliwa. Przed nią stajemy. Do niej wołamy, swoje miłosierne oczy na nas zwróć. A ona widzi i słyszy, jak wtedy w galilejskiej Kanie pokazuje drogę. Mówił podczas uroczystej mszy świętej prymas Polski ksiądz arcybiskup Wojciech Polak. Jak wskazywał, należy oddać się w ręce Boga, tak jak zrobiła to Maryja. To jedyne lekarstwo na wszelkie choroby tego świata. Trzeba nam i dziś pamiętać. Trzeba pamiętać, że budować musimy na tym, co łączy, nie na tym, co dzieli. Że jak mówił wtedy i nas uczył święty Jan Paweł II, Solidarność musi iść przed walką, a jeśli wyzwala walkę, to jest to zawsze walka o człowieka, o jego godność, a nie walka przeciw drugiemu człowiekowi. Wzór stanowi dla nas życie Maryi, które należy naśladować. Trzeba wpatrywać się w jej wybory i jej decyzje. Trzeba widzieć jej wierność i wytrwałość. Trzeba uczyć się od niej, jak nam na tym miejscu tyle razy przypominał prymas tysiąclecia, uczyć się poznawać, miłować i wyznawać Jezusa przed ludźmi. Ale nie słowem, nawet wzniosłym, uroczystym, lecz świadectwem życia, życiem, a więc miłością zdolną do przebaczenia i pojednania, do służby, do konkretnej ofiary. W trakcie uroczystej mszy świętej prymas Polski ksiądz arcybiskup Wojciech Polak odnowił jasnogórskie śluby narodu złożone w 1956 roku przez ówczesnego prymasa księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy. I na teraz to wszystko. Więcej informacji o godzinie 20:00. Czekam na Państwa. Do zobaczenia.